No, siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, witam Was dzisiaj z mojego egzotycznego ogrodu. Wszedłem z pracy i się dowiedziałem, że czekają na mnie paczuszki, więc no nie mogłem się powstrzymać, żeby zająć się natychmiast ich rozpakowaniem. Zobaczcie, rozmiar paczek jest konkretny. Zaraz koło nich stanę i zobaczycie, jak są duże. O, jak widzicie, wyższe niż Gunera, trochę niższe niż te największe bananki. Także zajmiemy się rozpakowaniem. Pokażę Wam, co to do mnie przyszło. Najpierw zobaczcie, jakiej wielkości. Ja mam 1,90 m, także są naprawdę duże. Zaczynamy od tej mniejszej. Pewnie się po wielkości paczek domyślacie, od kogo przyszły i po sposobie pakowania. Także nie będę tutaj zbędnie gadał, tylko zajmuję się rozpakowywaniem. Czy dół? Musimy się zorientować, gdzie jest góra, gdzie dół. A, tu jest chyba, tak, tu jest góra. Więc muszę troszkę odwrócić do góry nogami. No i rozrywamy. Dużo ktoś włożył naprawdę pracy, żeby to tak ładnie spakować, a ja teraz wszystko popsuję. No naprawdę Wam powiem, solidnie spakowane. O, poznajecie już sposób pakowania. Drewniana skrzynka. Tak jest, dotarły do mnie dzisiaj przesyłki od Krzyśka. Od Krzyśka z kanału Fun Palm. Polecam ten kanał, naprawdę. Wstawię Wam linka w opisie do kolegi. Naprawdę warto poglądać i zobaczyć, co kolega hoduje. Śmiem twierdzić, że jest chyba największym hodowcą tutaj egzotyków w Europie. Jak widzicie, przed Wami pokazuje się piękny rarytasik, czyli kanna Stuttgart. Piękne białe listki, już ją wyciągam. Może położymy, żeby było łatwiej ją wyciągnąć. Ładnie poprzyklejana, no nie miała prawa nawet drgnąć. Nie wiem, tu jeszcze jest chyba, a z drugiej strony jest jeszcze zamocowana i z tej. No, powiem Wam, że naprawdę Krzysiek jest chyba najlepszym fachowcem od pakowania egzotyków, jakiego znam. Dobra, wyciągamy. O, to nie jest taka łatwa sprawa, powiem Wam. Nie chcę popsuć. Chociaż ta doniczka się troszkę powinna poddać. A, bo ona jest jeszcze tam przyklejona. Dlatego nie chcę wyjść. Już prawie jest moja. Jeszcze sekunda. Na poczucie. Może tak zrobimy. O, idzie. Zobaczcie, jaka piękna kanna. No ona 1,70 m to ma spokojnie.
piękne listki z białymi przebarwieniami. Także dobra, odstawiamy ją może tutaj na tle Grandnina. No będzie stała? Będzie. No i zajmujemy się rozpakowaniem drugiej paczki. Tutaj jest jeszcze większa niespodzianka. Powiem wam, że to jest bananek. Jest to bananek, którego zresztą jak większość kolekcjonerów długo szuka, który jest bardzo ciężko dostępny, mimo iż nie jest najtańszy. No i mamy to, chyba tu jest góra. O, zobaczcie, już tutaj coś widać troszkę. Myślę, że jeszcze nie jesteście w stanie zgadnąć, co to za bananek. Aczkolwiek pewnie już wiecie, no bo jak zmontuję ten film, to w tytule oczywiście napiszę, co to za rarytasek. No dobra, chyba też go położę. Będzie łatwiej wyciągnąć. Naprawdę Krzysztof zapakował to pancernie, jakby miało jechać na drugi koniec świata. Napięcie rośnie. Zobaczcie, jaki fajny pinek. Jaki grubasek. Coś pięknego. Nie wiem, czy się uda wyciągnąć. On pewnie jest tutaj zamocowany, jak i tamten. I bardzo mocno. No nie, muszę na chwilę przerwać. Wydobędę tą roślinkę. A zresztą jeszcze zanim przerwę, to wam pokażę, jaka to piękność do mnie przyjechała. Zobaczcie. Teraz pewnie wiecie i się domyślacie, że jest to banan Musa Ayae. Czyli najładniejszy, najfajniejszy z moich rarytasów. No dobra, jak widzicie, udało mi się roślinki wytargać, obydwie. Kannę Stuttgart już wam pokazywałem wcześniej. Też ma bardzo ładne przebarwienia na pniu. Ale tutaj teraz zobaczcie, jak pięknie wygląda ten oto rarytasik. Piękny rarytasik, czyli Musa Ayae. Oczywiście zaraz pójdzie do szklarni, żeby słoneczko go tu nie poprzypalało. No i będzie otoczony super opieką. Zresztą jak i reszta egzotyków. Zobaczcie, jakie ma piękne listeczki i dużo białego. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Także co? Krzysztof, dzięki jeszcze raz za super przesyłkę. Naprawdę pakowanie perfekt. Tak jak mówiłem wcześniej, linka do kanału Krzyśka wrzucę wam pod filmikiem. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zanieść bananka do szklarni, dopóki jeszcze będzie ciepło. Później oczywiście trafi do domu. No bo szkoda by było, żeby taka super roślinka mi się zmarnowało.
Także co, tyle z mojej strony. Będę powoli kończył. Trzymajcie się. Na razie, cześć.